dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami z kawą. Pyszna kawsza z rana, z misią oczywiście. Nie wiem, czy ustawiłam tutaj wszystko tak, jak być powinno. Znowu czuję, że za nisko siedzę. Czekajcie, coś sobie podłożę. Okej, wzięłam sobie, słuchajcie, kocyk, także powinno być cacy. Tutaj mam przed sobą lusterko, więc jeżeli będę zerkała tutaj na dół, to żeby Was to nie zwiodło, bo ja tu patrzę do lusterka. Mam nadzieję, że z tyłu też Wam nic za bardzo nie przeszkadza, ale staram się zrobić tak, wiecie, elegancio. Słuchajcie, przychodzę do Was z makijażem, jaki będę chciała dzisiaj wykonać przy użyciu paletki I Heart Revolution Unicorn's Heart. I to jest ta paletka. Takie ma kolorki. Ja bardzo będę chciała wykorzystać tutaj te dwa kolory. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Także ten taki piękny, nie wiem jak to się mówi, taki foliowy, chyba foliowy to się mówi, tak? Bardzo mi się one podobają i wydaje mi się, że one razem powinny ze sobą fajnie współgrać. Tak to wygląda. Chcę mieć dzisiaj takie codzienne, nie rzucające się w oko. Wiecie, o co chodzi? No, także mam nadzieję, że mi to wyjdzie, ale z racji tego, że słuchajcie, tutaj w tej palecie jest taki jeden bazowy cień, ale on nie do końca mi się podoba. On jest taki dziwnie miałki i on jest zbyt biały i jeszcze chyba ma takie niebieskie drobinki, więc na pewno nie będę używała tego jako bazowego, tylko użyjemy sobie, już wyjęłam z pudełek, słuchajcie, bo mam chorobę trzymania rzeczy w pudełkach, dopiero przed sekundą powyjmowałam. I myślę, że użyjemy sobie tutaj tego pięknego, najjaśniejszego kolorku. To jest taki, mam nadzieję, że to będzie widać, piękny. Pigmentacja mówi sama za się, więc tego kolorku użyję jako bazowego. Do konturowania też raczej użyję tej paleci. Do łuku Cupidyna użyję tego prawdopodobnie tutaj takiego najjaśniejszego rozświetlacza. Będę chciała również użyć Smashbox Photo Finish Foundation Primer, taki Radiance, czyli taki troszeczkę rozświetlający. Co jeszcze? Być może pod tusz, a tuż użyjemy L'Oreala, ten Unlimited Mascara, świetna maskara swoją drogą, bardzo Wam gorąco ją polecam, to będę chyba chciała użyć z Essence Volume Booster, także taki primer do narzęsy z Essence. Zobaczymy, jak się spisze razem z tuszem, jaka będzie różnica. No i dwa sztyfty będą dzisiaj też w gotowości, są w gotowości. 190 Beige Door i 220 Caramel. Kremowe konturowanie wykonamy sobie przy użyciu sticka z L'Oreala Infallible, dokładnie, czyli użyjemy sobie na mokro, tego użyjemy jako podkładu. Mam nadzieję, że się sprawdzi, nie wiem, czy nie będzie on za ciemny dla mnie, ale nie powinien, więc zobaczymy. Nie pachnie, nie wiem, czemu wącham. Także 190 użyjemy jako podkładu na tąże bazę. Co następnie będę chciała wykorzystać? Oczywiście w ruch pójdą pędzelki moje najnowsze z NYXa, 16 i 17. To są nowości. Do brwi użyjemy Eveline Cosmetics, tego All-in-One. Ja mam w numerku 02. Dalej rozświetlenie to sobie oczywiście użyjemy najnowszej, tej tutaj najnowszego, chciałam powiedzieć paleci, najnowszego rozświetlacza od Smashboxa, przepięknego Rose Mantic, więc to czekajcie, muszę wyczyć sobie ten jasny cień. Tak jak powiedziałam, Pixie by Petra użyjemy na łuk Cupidyna tylko, no i ta palecia na pudrowe takie konturowanie twarzy, ocieplenie twarzy. Zobaczymy w praniu, jak nam to wyjdzie. Jeżeli chodzi o to, co mam już na twarzy, to mam naniesioną pielęgnację. Mam użyty tonik, ten Pixie Glow Tonic. Jak na razie fajny, świeży i taki, mam wrażenie, oczyszczający. Jeżeli chodzi o nawilżenie, to Pure Hydration Gel H2O, przepraszam, Skin Drink. No, także tego produktu użyłam jako nawilżenia mojej twarzy. Mam z Pixie ten fajny, taką polerkę.
do ust. I powiem Wam, że bardzo fajny produkt, czuję, że go szybko zjem, czuję, że do niego wrócę. A co najfajniejsze, wydaje mi się, że coś bardzo podobnego, tylko nie z takim aplikatorkiem, ale identyczną, bo to też było w tubce, to było w białej tubeczce. I ja miałam go dwa razy, on był albo w Glossy Boxie, albo w Big Glossy, albo tu i tu, bo wiem, że miałam w dwóch sztukach, albo był w gazecie jakiejś. Kiedyś Wam o nim mówiłam, to był jakiś taki balsam właśnie. Ale z czego to było, to zabijcie mi, nie wiem. Na pewno Wam pokazywałam i to kilkukrotnie, bo ja go bardzo lubiłam i go wykańczałam. Więc jeżeli jest gdzieś filmik o produktach, słuchajcie, do ust, to na pewno tam znajdziecie. To jest taki chyba zamiennik dla mnie, bo to było identyczne uczucie na ustach, identyczny posmak i identyczna taka faktura tego produktu, forma tego produktu. No. Także myślę, że możemy chyba zabrać się do dzieła. Jeżeli chodzi o usta, właśnie, bo nie mam nic do ust, to może sobie zastosujemy, zależy jak to będzie wyglądało, ale może też przetestujemy sobie Essence Color Boost Vinylicious Liquid Lipstick. Także zobaczymy, czy to było z aplikatorkiem, bo już nie pamiętam. Tak, z takim aplikatorkiem. Słodko pachnie, tak śmiesznie dziwnie. Dobra, łyczek kawy. Bardzo długi to był wstęp. Teraz potrzebuję ostrości na twarz, słuchajcie. O, myślę, że powinno być ok. Tutaj w lusterku również się widzę, więc też chyba jest ok. No i co? Przechodzimy do działania. Najpierw naniesiemy sobie bazę. Jeszcze raz powtórzę tą dokładnie. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Ja jeszcze nie miałam takiej bazy. No, zobaczcie. Uhuhu. To takie ciemne będzie. Ostatnio używałam Wam tej bazy fajnej z NYX-a i taki primer w sumie. I to naprawdę fajne też było. Zobaczymy, jak mi się tutaj to spisze. Może dajmy więcej na policzki, nie na czoło. Ok. Nie wiem, czy rozetrę chyba ręką, słuchajcie, palcami. Fajnie się rozciela, jest taka bardzo aksamitna, ale fajna. Bardzo kremowa. Tylko... Właśnie, kurczę, rozświetlająca. Nie wiem, czy to będzie dobre. Zobaczcie, jak się świecę po tej barze. Nie wiem, czy wystarczy. Wiecie, że ja nie lubię przesadzać. Chyba jestem jedyną osobą, mi się wydaje, na YouTubie, która nakłada tak znikome ilości produktów. Naprawdę, takie mam wrażenie. Może już nie będę nakładać ich więcej, chyba, bo jednak, kurczę, no może tylko tu koło nosa jeszcze trochę, bo jednak, no nie chcę takiej, wiecie, dużej warstwy mieć produktów na twarzy, ja tego nie lubię bardzo. Więc naniesiona jest baza, teraz naniesiemy sobie podkład i do tego użyjemy tego właśnie Infallible. Zobaczymy, czy tutaj zzoomujemy i pewnie coś się nie zzoomuje, już dawno nie używałam aparatu, bo powiem Wam, że no nie jest taki jasny ten podkład, ale też chyba nie jest za ciemny dla mnie. Zobaczymy po roztarciu. Ok, ja myślę, że jeszcze tu troszeczkę dołożymy i tu. Fajnie się jak na razie aplikuje. Teraz szczoteczka moja z PS Pro, lekko zwilżona. No i zobaczymy. Dobra, dołożę sobie, słuchajcie, pod oczy, dlatego że ta okolica tutaj... Czuję, że tego wymaga. Chyba, że za chwilę zobaczę, czy nie będzie lepiej, jak ja sobie to wklepię. Przyciemnić troszeczkę chcę tą okolicę. Zobaczymy, czy paluchami zda to egzamin. Mam nadzieję też, że muzyka w tle nie będzie za głośna. A, myślałam, że nie leci, ale leci. Jakieś tam radio włączyłam, słuchajcie. Okej. Okay. Chyba palcami jest w porządku. Ale ja i tak nałożę, słuchajcie, za chwilkę tego najjaśniejszego cienia, czy cienia w sumie, tego najjaśniejszego rozjaśniacza z paletki Smashbox w okolice pod oczami, po to, żeby właśnie tutaj mi się tak nie wyświecała ta strefa, bo jak widzicie, nie wygląda to korzystnie. Czekajcie, folijkę zdejmę. Ten zalew, wezmę sobie ten Real Techniques. Najjaśniejszy cień. Bardzo się osypuje ta paletka, ale to już Wam mówiłam. Dobra, spróbuję patrzeć do
do góry, żeby tutaj sobie nie uwypuklić jeszcze bardziej tych moich nieszczęsnych zmarszczek. Może właśnie ten. Jest taki delikatny, fajny. Mam nadzieję, że muzyka nie będzie za głośna. Łyczek kawy. Kolejna rzecz, z którą będę się czuła lepiej, jak ją wykonam, to brwi. All in one z Essence. Biorę ten średni cień. No i je widzicie. Jadę po moich po prostu najzwyczajniej brwiach. Nie wczuwam się, po prostu jadę jak... Jak idą moje brwi, tak idzie pędzelek. Ok, ja myślę, że wystarczy, jeżeli chodzi o brwi. Mam nadzieję, że wszystko tutaj dobrze będziecie widziały. Kontur na mokro. Wow. 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 Nie wiem, czy to był dobry, słuchajcie. Nie wiem, czy to był dobry wybór, jeżeli chodzi o kolor. To się okaże za chwilkę. No i broda. Wow. No jest moc, jest moc. Biorę tą szczoteczkę węższą. No i aplikujemy. Myślałam, że ktoś idzie. Nie chciałabym musieć tak otwierać drzwi komuś, słuchajcie. No nie wiem, czy to był dobry odcień dla mnie. Czy on nie jest zbyt... zbyt żółty, nie żółty, taki zbyt... No dobrze mówię, zbyt taki żółty. Takie żółte trochę tony. Takie karmel... No wiecie, o co mi chodzi. Takie pomarańczowo-żółte. O, może tak powiem. Nos. Nos spoko. Okej, czekajcie. Może i się tak trochę zminimalizuje. No jest za pomarańczowy. Jest zdecydowanie za pomarańczowy. Mogłam wziąć ten ciut jaśniejszy. Ale o to się nie martwię, ponieważ przystąpimy teraz do chyba... Tak, myślę, że tak. Przystąpię teraz do konturowania na sucho, że tak powiem. Użyję sobie tego tutaj bronzera, ja go lubię. Tak jak mówię, paletka się osypuje, musicie uważać. Pędzelek mam z cali. Mam nadzieję, że to będzie ładnie tutaj ze sobą współgrać. Odcień biorę ten jaśniejszy brązowy. Ta paletka jest bardzo bezpieczna, myślę, że dla każdego, słuchajcie. To jest mały nieprzyjaciel. Powinnam go zatuszować, ale spoko. Dobra, teraz ociupinkę nos, żeby nie był kremowy. Ok, teraz może ocieplę trochę tymi tutaj dwoma takimi... Co tyle tych aut? No mam wrażenie, że za mocno może dałam tego konturu Caramel z L'Oreala, ten 220. On mi tak spowodował taki kolorek, ale już tutaj nic nie ruszam. Teraz jeszcze znowu dodam ociupinkę, słuchajcie, bronzera, tego ciemniejszego z paletki Smashbox. Żeby tylko nie przesadzić, wolę dokładać 500 tysięcy razy niż dać raz, a za dużo. Smashbox The Cali Contour. To już mamy za sobą. Czekajcie, żeby mi nie spadło dziecko moje. Ok, za chwilę włożę folijkę. Teraz do czego przejdziemy? Przejdźmy może do oka. A w sumie ta paletka jest mi potrzebna do oczu. No tak, przecież na całą powiekę chciałam dać ten jasny. Pędzelek wezmę... Czekajcie, zdejmę sobie te nakładki. Wezmę sobie 16. 16 i będę teraz aplikować ten jasny cień z tej paletki na powiekę, ale mam pomarańczowy nos. No, to nie był chyba dzisiaj dobry wybór. Teraz co chciałam, użyć dwa cienie z tej paletki. Fajnie, że się wygina, może nie tak jak, przepraszam, nie tak jak Maxi, ale się wygina. I użyję ten cień tutaj, o ten dokładnie. Nie ma tu żadnej nazwy, także nie wiem. Też się osypuje, zobaczymy jak. No, jeżeli chodzi o pigment, to jest naprawdę fajny. Ja go chcę nałożyć na całe załamanie. A na środek powieki za chwilę będę nakładała ten foliowy, taki brązowy, ładny. Mam nadzieję, że to widzicie dobrze.
Jeżeli chodzi o blendowanie, to faktycznie pędzelek super. Ok, tak by to wyglądało. Mam nadzieję, że wszystko dobrze będziecie widziały. Tak wygląda ten kolor. Nie ma w tej palecie takiego fajnego beżu, żeby móc tutaj fajnie jeszcze zblendować u góry, więc posłużę się znowu z paletką ze Smashboxa i ten najjaśniejszy kolorek tutaj dorzucę do góry. Ten jasny cień jeszcze zostawię, może jeszcze mi się przyda. Teraz zaaplikuję sobie właśnie, i nie wiem czy na sucho, czy na mokro. Jeżeli na mokro, to chyba się nie przygotowałam, ale poczekajcie. Próbujemy na mokro, a jak nie, to może palcem. Sprawdźmy teraz. Zrobię to palcem, tak się nabiera na palec. No taki mocniejszy jest pigment właśnie, jak aplikuje się te foliowe palcem. Dobra, myślę, że jest bardzo widoczny. Oko jest wyświecone, świeci się jak psu jajka, że tak się wyrażę. Odsunę się troszkę, żeby było mnie widać. Dorzucę jeszcze u góry właśnie tego jasnego, żeby się tutaj nic nie odcinało. Teraz zrobimy sobie dolną powiekę. Użyję do tego tego samego pędzelka, co robiłam na mokro, tylko po prostu go nieco obetrę. Przybliżę się znowu do Was. Biorę ten cień, ten tutaj, i aplikuję na dolną powiekę. Brakuje mi ociupinkę rozjaśnienia wewnątrz. Więc użyję znowu Smashboxa tutaj i tego najjaśniejszego, że tak powiem, rozświetlacza, rozjaśniacza. Teraz zrobimy sobie rzęsy. Dobrze, naniesiemy sobie teraz Volume Booster Lash Primer z Essence, to jest ten dokładnie. Mam nadzieję, że widać. No i zaaplikuję sobie go na rzęsy moje przed położeniem tuszu. A złotko spadło, to nic. Ok, tak wygląda teraz oko. No i weźmy sobie tusz. W tym przypadku ja biorę z L'Oreala tą nowość, bo po pierwsze Wam chcę potestować trochę, po drugie, no mimo wszystko się z nim polubiłam. I aplikuję. Wydaje mi się, słuchajcie, szczerze Wam powiem, że ten tusz sobie świetnie radzi bez żadnego boostera, ale nie jest źle, nie jest źle, ale wczoraj Wam pokazywałam w makijażu i można powiedzieć, że wyszło identycznie, więc tak naprawdę ten booster tutaj jakby no tyłka nie urywa. Tak by wyglądało moje oko pomalowane tym tuszem. Dajcie znać, co Wy myślicie. Ja myślę, że wystarczy. Dajcie znać, co myślicie. Jeżeli chodzi o jakieś odbijania, nie odbijania, absolutnie nic się nie dzieje w ciągu dnia z tym tuszem. Świetnie trzyma się na rzęsach. Bardzo mi się podoba efekt właśnie jego tej gęstości, takiego zagęszczenia tych rzęs. Super, bardzo mi się podoba. Za chwilkę Wam się zresztą zbliżę. Tak wygląda oko. Do góry, na dół, przy zamkniętych oczach. Mam nadzieję, że widzicie różnicę. Dobrze, teraz się odsunę. Wyświetlenie damy oczywiście Smashbox plus Vlada. Ja mam ten Rose Mantic. No i dajemy rozświetlenie. Nie damy go zbyt dużo, ale on jest cudowny, cudowny, po prostu cudowny. Mam nadzieję, że nie zasłaniam. I mam też nadzieję, że będzie widać. Nie wiem, skądś mam nieprzyjaciół, ale ja nie lubię ich tam za bardzo przykrywać, niech oni sobie żyją swoim życiem, że tak powiem. I jak przyszli, to odejdą, proste. Jednak Was przysunę, żebyście mogły widzieć efekt tego rozświetlenia. Jest po prostu przepiękny. No oczywiście ja nie siedzę tutaj koło lamp, jest przede mną okno. Tylko i wyłącznie, ale no powiedzcie, że nie widać tego rozświetlenia. Cudowne jest. Cudowne.
Bardzo, bardzo mi się podoba. Teraz ociupinkę u Cupidyna, tak jak powiedziałam, i przy użyciu paletki Pixie by Petra i daję ten najjaśniejszy. Jest taki perłowy, ale trochę wpada, słuchajcie, jakby w takie, ja nie wiem, w takie żółte tony, dziwne takie. I całe zostały nam usta. Usta jedziemy na czerwono, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Taki efekt jest tego kolorku i tego produktu na ustach. Ja myślę, że to wygląda naprawdę soczyście. Wygląda to naprawdę smacznie. Brąz fajnie podkreśla i podbija niebieskość oka. Czerwień dodała fajnego takiego kontrastu. Ja mam jeszcze czerwone paznokcie. Myślę, że to wszystko razem wygląda fajnie, po prostu fajnie. Także, czy to już wszystko? Teraz tak, to jest produkt, który można mieć, nie trzeba. To jest produkt, który polecam bardzo serdecznie, jeżeli oczekujecie objętości od Waszych rzęs, to spisze się on u Was fantastycznie. Jeżeli chodzi o te styki, świetna sprawa, 3 styki, macie wykonany kontur plus makijaż twarzy, czyli możecie użyć jako bronzera do konturowania, jako podkładu i jako korektora. Także świetna sprawa, warto się w coś takiego zaopatrzyć. Jeżeli chodzi o pędzelki, są fantastyczne, polecam, jeżeli szukacie pędzelków do blendowania, do aplikacji cieni i rozblendowywania i w ogóle i szczególnie do makijażu oka, to polecam Wam NYX 16-17. Jeżeli chodzi o pędzelki do rozświetlacza, ja nie widzę jakiejś różnicy pomiędzy pędzelkiem od Magdy Pieczonki, a na przykład jakimkolwiek innym, to na przykład dajmy na to między tym z Essence. Naprawdę, uwierzcie mi, nie widzę znacznej różnicy. Tak samo rozprowadzi mi produkt, jak i ten drugi, a różnica w cenie niestety jest odczuwalna. Dalej, co zastosowałam, jeżeli chodzi o rozświetlacz, to jest sprawa indywidualna, jeżeli oczekujecie i macie fundusz przeznaczony, a chcecie mieć dobry, fajny rozświetlacz, nie wiem, taki w kolorze o takim pięknym, słuchajcie, złotym, ale też mieniącym się, to ja Wam polecam tą serię ze Smashboxa plus Vlada, dlatego, że naprawdę są to piękne rozświetlacze i taki jeden rozświetlacz starczy nam na bardzo długo. Jeśli chodzi o SS Color Boost, super produkt, piękny kolor i myślę, że będę go używać. Ja się boję czerwieni, ta jest dla mnie bezpieczna, wydaje mi się. Myślę, że wygląda fajnie, dajcie mi znać w komentarzach, oczywiście pod tym filmem, co myślicie. Jeżeli chodzi o paletkę Pixie by Petra, nie jest ona żadnym hitem, może tak bym powiedziała. Ten cień używam po prostu na Cupidyna i w sumie to jest wszystko, tak naprawdę. Sprawdzę jeszcze w innych makijażach, ale prawda jest taka, że bez tej paletki śmiało, że tak powiem, bym się obeszła. Więc to akurat jest po prostu dodatek kosmetyczny dla mnie. Jeżeli chodzi o tą I Heart Revolution, to te dwa cienie, jak widziałyście, blendowały się i aplikowały fantastycznie. Oko wygląda naprawdę ładnie przy użyciu dwóch cieni. Brakuje mi tylko tutaj właśnie beżowego, ponieważ ten najjaśniejszy, on ma w sobie, słuchajcie, on ma w sobie takie niebieskie drobinki. Ja nie wiem, czy to będzie w ogóle widać. Odbija się tak na niebiesko. Także no nie do końca to jest fajne. Natomiast tak jak mówię, póki co te dwa brązy są super. Zrobimy sobie następnym razem oko jakieś różowe albo na przykład właśnie fioletowe i też sprawdzimy. Ale myślę, że to będzie fajne rozwiązanie. Także polecam. I oczywiście Smashbox paletka dla mnie uniwersalna, ponieważ jestem w stanie nią wykonturować twarz, jestem w stanie nią ocieplić twarz i jestem w stanie też użyć jej jako cieni. Zaraz Wam pokażę właśnie tutaj opcję tych dwóch rozświetleń. Takie bardziej brązowe, bardziej takie jasne i ciemne. Jak widzicie, chłodne i ciepłe. Dwa rozświetlenia, poza tym brązy, róż i fajny, świetny i jako puder pod oko i jako rozjaśniacz taki na tutaj. Zaraz Wam jeszcze pokażę. Ten jasny kolorek świetnie się sprawdza tutaj przy
łuku brwiowym. Fantastycznie powiększa nam, zobaczcie, oko tym, że je rozjaśnimy pod samym łukiem brwiowym. Coś fantastycznego. Polecam Wam serdecznie tą paletkę. Naprawdę nie jest szkoda wydać tych 35 funtów, bo tak jak mówię, tą paletkę będziecie miały na bardzo, bardzo długo, a myślę, że jest ona dość uniwersalna do każdego praktycznie typu cery, skóry. Tak mi się przynajmniej wydaje. Polecam Wam bardzo gorąco. I jeżeli chodzi o Eveline Cosmetics, uwielbiam po prostu te cienie do brwi, mi one w zupełności wystarczają, również starczy mi to na bardzo, bardzo długo, używam tych dwóch cieni, jak widzicie, wosk jest cały czas zaklejony, nie jest mi on potrzebny. Tak by wyglądał cały mój makijaż. Dajcie znać, co o nim myślicie, jak Wam się podobał, czy Wam się podobał, czy też nie, co byście dodały, co byście odjęły, co myślicie o każdej z tych rzeczy, które Wam pokazywałam. Ja dziękuję Wam za chwilę uwagi, przychodzę za chwilę do Was z try on haulem z Shein, na który Was serdecznie zapraszam i oczywiście odsyłam. No, także do usłyszenia, buziaki, bajo!